What we want to think about is that our marriage is a marriage of where we're committed to each other. W małżeństwie jesteśmy oddani jedno drugiemu. There's only room for two in that marriage. I w małżeństwie jest miejsce tylko dla dwojga. And of course God. I oczywiście dla Boga. And so we want to think about that as we go through this morning. I rozważając ten temat, chcemy właśnie tak myśleć. Now last night we spoke about building a castle. Poprzedniego wieczoru mówiliśmy o budowaniu zamku. We spoke about the idea that building is hard work. Pojawił się taki pogląd, że budowa to jest ciężka praca. And the same is true for a marriage. I podobnie jest z małżeństwem. Marriages are built. Małżeństwo jest też budowane. Now there's different ways to build a marriage. Są różne sposoby budowania małżeństwa. Most people try to build their marriage by how they think it would work. Wielu ludzi buduje małżeństwo myśląc w taki sposób, jak ono ma działać. But we want to build our marriages by how God tells us to do it. Ale my nie chcemy na ludzkich myślach budować, ale na tym, co Bóg mówi o małżeństwie. So it is important that we install God as our ruler. Więc Bóg jest naszym władcą. And then we follow His command. I my stosujemy się do Jego nakazu. Now I want to give you a basic outline of four areas that we're going to speak about today. Chciałbym wam taki zarys przedstawić podstawowy o czterech dziedzinach, które będziemy omawiać. The first area we want to talk about is the typology that marriage brings with it. A pierwsza sprawa to będzie typologia związana z małżeństwem. And the second area, drugie zagadnienie. The second area is of different couples that are in the Bible. We want to look at least two. To są różne małżeństwa opisane w Biblii, przynajmniej dwóm się przyjrzymy. And the third one we want to speak about is that in God made man, He made marriage perfect. A trzecia sprawa to doskonałość małżeństwa przy stworzeniu, że takim je uczynił. At creation it was right on perfect. Stworzenie było od początku doskonałe. And when they were in a perfect environment, i oni żyli w doskonałym otoczeniu, and they had never done anything wrong. I nigdy tam nic złego nie było. And so everything was perfect. Wszystko było doskonałe. But now we have enemies of marriage. Ale obecnie mamy wrogów małżeństwa. So when man fell, immediately there was enemies there. Więc kiedy człowiek upadł, to wiązało się z tym, że zaraz pojawili się nieprzyjaciele małżeństwa. And that is the only way we know it. I my tylko znamy taki stan. We've always had enemies. My zawsze mamy wrogów. We don't understand what life is like without conflict. Nie znamy życia, w którym by brakowało konfliktu. After the fall, we exist in conflict. Po upadku pierwszych rodziców żyjemy w sferze konfliktu. It starts when the alarm clock rings. It begins when the alarm clock rings. Alarm clock. Budzi alarm clock. Wiąże się to z alarmem. When we would like to sleep longer. Aha, z budzikiem. Kiedy my chcemy dłużej pospać, to już budzik nas budzi. Our body would like to stay laying. Nasze ciało chciałoby dłużej odpoczywać. But we know we must get up. Ale my wiemy, że musimy wstawać. So there's conflict. Już jest tu konflikt na początku. If you sit too long, you get sore. Sore. If you get sore if you sit too long. Niewygodne. Kiedy dłużej siedzisz z kolei, to nie jest ci wygodnie. And if you stand too long of a time, you also get tired. Ale zmęczysz się także, kiedy będziesz za długo stał albo stała. So we're always in conflict. Zawsze jest jakiś konflikt. But in heaven there will be no conflict. Ale w niebie żadnego konfliktu już nie będzie. Nothing will ever hurt. Nic, niczym się nie zranimy nigdy. And we will never get sore. I nigdy się też nie zmęczymy. Adam and Eve came to earth in such a way. Adam i Ewa w ten sposób pojawili się na ziemi. In the garden it was perfect. W ogrodzie, który był doskonały. So there was no arguments in their marriage. W ich małżeństwie początkowo nie było żadnych sporów. Nothing was ever wrong. Nigdy nie było nic nie w porządku. Until they fell. Aż do upadku. Okay, let's look at the first section of typology. Zajmijmy się pierwszą częścią, typologią. If you open your Bibles to Ephesians 5.
Otwórzcie wasze Biblię na 5 rozdziale listu do Efezjan. We'll be reading verses 21 to 33. Wersety 21 do 33 przeczytamy. This is a long passage. Jest to dłuższy fragment. Read through it. Ale cały go przeczytamy. Efezjan 5 rozdział 21 do 33. Ulegając jedni drugim bojaźnie Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swojej, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazu lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Here it tells us that the way a husband loves his wife is like Christ loves the church. Tutaj Paweł mówi, że tak jak mąż kocha swoją żonę, to jest to wzorowane na miłości Chrystusa do Kościoła. At least that is how it ought to be. Przynajmniej tak powinno być. And the way the wife works with her husband is the way it should be with Christ and the church, or that's how we should do it. Sposób, w jaki żona współpracuje z mężem, powinien odzwierciedlać sposób, w jaki też Kościół współpracuje z Chrystusem, z głową swoją. And it is important for us to think about that in our marriage. I warto pod tym kątem myśleć, jeśli chodzi o nasze małżeństwo. See, our marriage is not only for ourselves. Małżeństwo nasze nie jest tylko dla nas. It actually sets an example. Tak naprawdę stanowi pewien przykład. And it is an excellent place for children to be born and raised in. Powinno być wspaniałym miejscem dla dzieci, żeby się tam narodziły i mogły być wychowywane. And when they see that example in front of them, kiedy dzieci widzą przed sobą ten przykład, then they can easily accept following Christ. Wtedy z łatwością przyjmą zaproszenie do naśladowania Chrystusa. Because they saw it lived. Bo widzą to wprowadzone, to jako coś wprowadzanego w życie. And sometimes we see where this is not lived. A jeśli to nie jest wprowadzane w życie, and the people have the idea that that the church does not necessarily need to follow Christ. To ludzie też mogą mieć ideę taką, że niekoniecznie Kościół musi naśladować Chrystusa. So it is important that the husband and wife work together. Więc bardzo ważna jest współpraca męża i żony. Not only is it more comfortable to do that, nie tylko jest wygodniej tak czynić, but it gives a good example. Ale dzięki temu dajemy dobry przykład. Because our marriage is not only for us. Ponieważ nasze małżeństwo nie jest tylko dla nas. But it is also to be a light. Ale ma być też światłem. And an example. I ma być przykładem. And we need to think about that. I o tym musimy myśleć. I had a good father. Mam dobrego ojca. And I'm thankful for that. Jestem wdzięczny za to. I never heard my father get angry at my mother. Nigdy nie widziałem, żeby mój ojciec złościł się na moją mamę. And I know not many people can say that. I wiem, że niewielu ludzi może tak powiedzieć. I hope my children can. Myślę, że moje dzieci o mnie tak mogą powiedzieć. But I'm not sure. Ale nie jestem pewny. But when a father operates like a father ought to, when a father behaves, when a father behaves like he ought to, yeah, like he should. Kiedy ojciec zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać, then children understand better how God behaves. To lepiej dzieci rozumieją postępowanie Boga. And it makes them easier to accept God.
I łatwiej im przyjąć Boga. So when a father is loving, kiedy ojciec jest kochający, he will begin to understand God is loving. To dziecko zrozumie, że Bóg jest także kochający. And we will talk about that some more this afternoon. I więcej o tym będzie mowa dzisiejszego popołudnia. And when a husband loves his wife, kiedy mąż kocha swoją żonę, then a child gets a better picture of Christ and the church. Wtedy dziecko zyskuje lepszy obraz Chrystusa i Kościoła. And they are better equipped for living. I dzieci są lepiej wyposażone do życia. And so this concept is very powerful. Więc ta koncepcja jest bardzo potężna. It is a powerful testimony to the world. Jest to potężne świadectwo dla świata. And it is not, we have to think about this, that it is not only an arrangement for myself. I musimy myśleć w tych kategoriach, że małżeństwo nie jest tylko postanowieniem dla mnie. That's the concept of one body. Have you talked about that already? I'm not quite yet to that. We want to flip to the next one. It is not only an arrangement for myself, but there is the concept of one body. Jest koncepcja jednego ciała. Where husband and wife works together like they're one. Kiedy mąż i żona współpracują w ten sposób, jakby byli jednym. And that's how Christ and the church always ought to operate. I tak powinien też działać Chrystus wraz z Kościołem. So as husband and wife, we are actually a type of. Także my jako mężowie i żony jesteśmy przykładem, typem. Not the real thing, but a type of the real thing. Jesteśmy właśnie odwzorowaniem czegoś, co jest realne. So we need to remember that. O tym musimy pamiętać. And in that arrangement of marriage, w postanowieniu, jakim jest małżeństwo, there is that one flesh concept, jest ta koncepcja jednego ciała, where there is only those two. Gdzie miejsce jest tylko dla tych dwojga. And when children see that lived, i kiedy dzieci widzą, że to jest wprowadzane w życie, and your neighbors see that lived, i sąsiedzi widzą, że tak żyjecie, it helps people to understand God better. Dzięki temu ludzie lepiej rozumieją samego Boga. So it is very important that we get this right. Więc jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to we właściwy sposób przedstawione. In this scripture it tells us that it's not only for us, but for God. I Biblia mówi jasno, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla Boga. When people have other lovers, kiedy ludzie mają na przykład innych kochanków, it destroys this picture. To jest to zniszczeniem tego obrazu. And that's exactly what the devil wants to do with the church. I to samo chce diabeł uczynić z Kościołem. He wants the church to love the world. Chce, żeby Kościół ukochał świat. And you think about that a bit. Pomyślmy o tym przez chwilę. How many lovers does it take till you have adultery? Ilu kochanków jest potrzebnych, żeby dopuścić się cudzołóstwa? Only one. Wystarczy jeden. But there are thousands out there. Ale są tysiące do dyspozycji. And that's how it is with the world. I tak jest ze światem. The devil has thousands of options for us. Diabeł ma dla nas tysiące różnych opcji. There are options other than Christ. Innych opcji niż Chrystus. And in our marriage we need to have a beautiful type of not taking those options. W małżeństwie mamy piękny taki obraz, żeby odrzucać takie opcje. And so that is the first point we think about. To jest taka pierwsza myśl, o której mówimy. Now I want to talk about several couples in the Bible. Chciałbym teraz mówić o niektórych małżeństwach z Biblii. The first couple we want to speak about is Aquila and Priscilla. Pierwsze małżeństwo to Aquila i Priscilla. In Acts 18. To jest Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. In Acts 18, the Apostle Paul was working with Aquila and Priscilla. Tam w 18 rozdziale Paweł współpracował z Aquilą i Priscillą. In the city of Corinth, Greece. W mieście Koryncie w Grecji. Aquila and Priscilla were a beautiful couple. Aquila i Priscilla tworzyli piękne małżeństwo. Where one was, there was the other. Tam gdzie jedno było, tam było i drugie. They helped each other. Wspierali się, pomagali sobie. And three times Paul sent greetings to them. Trzykrotnie Paweł przesyłał im pozdrowienia. In Romans 16, verse 3. A w liście do Rzymian 16, rozdział 3, werset. He calls them my helpers in Christ Jesus.
Nazywaj tam moimi pomocnikami w Chrystusie Jezusie. So Aquila and Priscilla were a perfect couple. Więc można powiedzieć, że Aquila i Priscilla byli takim doskonałym małżeństwem. Now I'm sure they were not perfect people. Oczywiście nie byli doskonałymi ludźmi. But they were people that worked together following Christ. Ale oni współpracowali ze sobą w naśladowaniu Chrystusa. And they were a beautiful example of a husband and a wife loving each other and working together. To był piękny przykład małżeństwa, które się wzajemnie miłuje i współpracuje ze sobą. They both had their role and they fulfilled that role. Każdy z nich miał pewną rolę do spełnienia i tą rolę też spełniał. And so we may think this. Więc możemy pomyśleć w ten sposób. That I'm not that perfect. Ja też nie jestem doskonały. So there's no use trying. We may think we're not that perfect, so there's no use trying to. Ale możemy myśleć, no nie warto już się starać. But faithfulness is required in spite of that. Ale pomimo tego wymaga się od nas wierności. And that's why I want to take a look at another couple in the scripture. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się innemu małżeństwu. And this couple is Hosea and Gomer. To małżeństwo to Ozeasz i Gomer. Now Hosea was a prophet of God. Ozeasz był prorokiem Bożym. He was a man of God. To był mąż Boży. But he had an unfaithful wife. Ale miał niewierną żonę. In fact, his wife was a prostitute. W rzeczywistości jego żona była prostytutką. And they had children together. I oni mieli własne dzieci. And his wife left Hosea. I żona opuściła Ozeasza. And she went out with other men. I oddawała się innym mężczyznom. Now Hosea could have thrown up his hands. Ozeasz mógłby wzruszyć ramionami. And said there's no use. I powiedzieć, z tego nie ma żadnego pożytku. I had a bad wife. Miałem złą żonę. So I need to find another wife. Więc muszę sobie poszukać drugiej. But Hosea did that. Ale Ozeasz tak nie zrobił. He stayed faithful to her. Pozostał wierny jej. He prayed for her. Modlił się za nią. He took care of his children. Zatroszczył się o swoje dzieci. In spite of his wife not being there. Pomimo tego, że żona go opuściła. And he kept himself only for her. I zachował siebie w czystości tylko wobec niej. Even if she did not. Chociaż ona tego nie zrobiła. So Hosea was a faithful husband. Więc Ozeasz był wiernym mężem. To a very unfaithful wife. Wobec bardzo niewiernej żony. And Hosea was so faithful to his wife. Ozeasz był w tak dużym stopniu wierny swej żonie. In Hosea chapter 3, że w trzecim rozdziale Ozeasza, it tells us that he went and bought her back. Czytamy, że on udał się i wykupił swoją żonę. Now why would you buy something that you own? Jak można wykupywać coś, co jest twoją własnością? He was so faithful. On był tak wierny, so committed, tak oddany, he was willing to pay any price, że był gotów za swoją żonę zapłacić każdą cenę. To be faithful and committed to his wife. Aby dalej być wiernym i oddanym swojej żonie. And this is what God says about Hosea. I to Bóg właśnie mówi o Ozeaszu. He said Hosea is a picture of God. Ozeasz jest przykładem obrazującym Boga. Because Israel was his wife. Ponieważ Izrael był żoną Boga. And he said, I will not cast Israel off. I Bóg powiedział, ja całkiem nie odrzucę Izraela. I will love my people even if they're unfaithful. Ja będę kochał swój lud, chociaż on jest niewierny. And God was there for them. I Bóg był im oddany. And even when Israel was very unfaithful, chociaż Izrael był bardzo niewierny, he sent his son to die for them. To Bóg posłał swego syna, żeby za nich umarł. And to purchase his people. By odkupić swój lud. So Hosea was a type. Więc Ozeasz był takim pierwowzorem, typem. So if you find yourself in this kind of setting, więc jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, where you say, I'm a believer, i mówisz, ja jestem wierząca, wierzący, but my husband or wife is not. Albo mój mąż, albo moja żona nie jest wierząca. Think of Hosea. Pomyśl wtedy o Ozeaszu. You point people to God when you're faithful. Kiedy jesteś wierny, to kierujesz ludzi ku Bogu. That's all God asks of us. I Bóg o to nas prosi. And so many times we think of marriage as for me. A często myślimy o małżeństwie jako o znoszeniu siebie nawzajem. But we need to think of it as for God. Ale myślmy o czymś dla nas, a myślmy o tym, że to jest dla Boga. And there's lots of pleasant things in marriage for us.
Jest oczywiście wiele przyjemności w małżeństwie dla nas. But above all those things, it's for God. Ale najważniejszym celem małżeństwa jest to, że jest dla Boga ono. So it's important that we remember that. I o tym powinniśmy pamiętać. In Proverbs 31, w Przypowieści 31 rozdział, it gives a picture of a very godly woman. Przedstawia wizerunek takiej bardzo bogobojnej kobiety. In verse 23 and 24, it tells us a few things about her and her husband. W Przypowieściach 31 rozdział 23 i 24 werset czytamy o jej mężu trochę. In 23 it says that her husband is known in the gates. Czytamy tu, że mąż jej jest w bramach znany lub szanowany. So she had a good husband. Więc ma dobrego męża. He was an important man in the administration of the city. On był ważnym człowiekiem, jeśli chodzi o administrację miasta. So you may ask the question, which comes first? Więc możecie zadać pytanie, co było pierwsze? Is it a good man or a good woman? Czy pierwsza była dobra kobieta, czy dobry mężczyzna? Maybe both. Może oboje byli. But if it is not both, ale jeśli nie są oboje pierwsi, think of Hosea. To pomyślcie o Ozaszu. Not all couples are like Aquila Priscilla. Nie wszystkie małżeństwa są jak Aquila i Priscilla. And if you find yourself not being Aquila Priscilla, jeżeli stwierdzacie, że wasze małżeństwo nie jest jak Aquila i Priscilla, think of Hosea. Pomyślcie o Ozaszu. So it is still possible for you to be faithful. Więc nawet w takiej sytuacji możecie być wierni. But when we look at Proverbs 31, a kiedy spojrzymy na Przypowieści 31 rozdział, and we see this woman that was very faithful, to widzicie tą kobietę, która jest bardzo wierna. She worked very hard for her household. Bardzo ciężko pracuje na swoje domostwo. And I'm sure she had a good husband. Jestem pewny, że ma dobrego męża. Because her husband was an important man. Ponieważ on był ważnym człowiekiem. And he helped equip her to do her job. Myślę, że on wyposażał swoją żonę, żeby dobrze wykonała swoją pracę. And you see that in verse 23. Widzimy to w wersecie 23. And it is true that many women have made their men great. I to jest też prawda, że dzięki wielu kobietom ich mężowie stali się wielkimi ludźmi. And it is also true that many men have made their women great. Ale też jest prawdą, że wielu mężów sprawiło, że ich żony stały się wielkimi ludźmi. So if we enter marriage with that in mind, a więc będąc w małżeństwach, miejcie to na uwadze. If you're the husband, you make your wife great. Więc jeżeli jesteś mężem, to dzięki tobie twoja żona może stać się wspaniała. And if you're the wife, you make your husband great. A z kolei jeśli jesteś żoną, to może sprawić, że twój mąż stanie się wspaniałym człowiekiem. It's not where you just give half of it and the other one half of it. To nie jest tak, że tylko mamy każdą połowę osobno. But you all give, both give everything. Raczej obie połowy składają się na wszystko. Then you can have a Proverbs 31 setting. I mamy tutaj właśnie też tą sferę opisaną w 31 rozdziale Przypowieści. And you can be like Aquila and Priscilla. I możecie być jak Aquila i Priscilla. But even if your wife or your husband does not. Chociaż jednak twój mąż zawodzi lub żona, you can still give 100% like Hosea did. To możesz na wzór Ozaasza dawać z siebie 100%. In fact, what Hosea did was so noteworthy. To co czynił Ozaasz było tak nadzwyczajne, that there's a whole book in the Bible about it. Że właściwie cała księga biblijna jest temu poświęcona. Wouldn't that be something? Czy to nie jest coś? If there would be a book in the Bible about you? Gdyby była księga biblijna na twój temat. But what a tough thing to do to have a book written about you. Ale to ciężka sprawa, żeby księga na wasz temat była spisana. But God was glorified. Ale Bóg został przez to uwielbiony. And when we are faithful in spite of others' unfaithfulness. I jeśli jesteśmy wierni pomimo niewierności bliźnich, perhaps God is writing a book about you. To może Bóg też napisze książkę o tobie, księgę. And God is glorified. I Bóg będzie uwielbiony. Just remember, it's not about us. To nie dotyczy tak bardzo nas. It's about God. To dotyczy Boga.